Cześć, witam Was w kolejnym holu. Ten hol jest połączony z przesyłką, która będzie na końcu, no i również ją otworzę, także zaczynajmy. Okej, a więc zaczynamy od magazynów, jak zawsze. Także pierwszym z nich jest bardzo zaległy magazyn LEGO Batman numer 2. Dalej jest LEGO City, Ninjago, Star Wars, no i jeszcze z takich nielegowych to magazyn Benten, który obiecałam, że sobie jeszcze go kupię. Mówiłam Wam na jakimś przeglądzie. I wydanie specjalne Star Wars. Teraz przechodzimy do zestawów. Pierwszym z nich jest zestaw z pierwszej serii Ninjago o numerze 2516 z Colem, nie pamiętam jak on się nazywa. Dalej zestaw z tej samej serii i on nazywa się chyba Zasadzka w dżungli, coś takiego. Dalej zestaw z drugiej serii Ninjago, Świątynia Venomarii. No i najnowszy zestaw Ninjago, czyli Atak Cynobru. Następnie przechodzimy do pierwszej fali Chima. Wraz z najmniejszym zestawem o nazwie Szybowiec Raskala. Później mamy rozpruwacz Crowleya. I lwi atak Lennoxa. Z takich mniejszych mam jeszcze Spinner z Colem i Booster Pack z Jayem. No i jeszcze turniej speedorów z Chima. A więc teraz przejdźmy do przesyłki do Astrid.pl. Więc ja nie przedłużam i biorę się za otwieranie. Zza folii możecie już zobaczyć ten zestaw i domyśleć się, że jest to zestaw z serii Star Wars z 2013 roku, który, uwaga, uwaga, jest również zestawem na 2000 subów. Dokładnie. No i zagadka rozwiązana, krótko mówiąc. Szczerze to chodziło mi o to, żeby po prostu miał więcej elementów od tytanowego smoka, który był specjalnie na 100 subskrypcji. No i tak jest. No i trochę droższy również był. I przy okazji połączyłam dwie kategorie z mojego głosowania, a mianowicie duży drogi zestaw plus zestaw zabytkowy. Mimo że moc miał trochę więcej głosów od zestawu zabytkowego, to postanowiłam połączyć te dwie kategorie. No i wyszedł mi właśnie ten zestaw. Także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. A więc tak wyglądają wszystkie zestawy i magazyny z tego hola razem. Od razu mówię, że najpierw pojawi się odcinek na 2000, a potem magazyny i reszta itd., itd. Więc dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i że wyczekujecie tego nieszczęsnego zestawu na 2000. No i ja się biorę za jego nagrywanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!